Cześć wszystkim! Czy chcesz zostać dziennikarzem sportowym? Jeżeli masz zajawkę do pisania na temat piłki nożnej, to zapraszam wszystkich tak naprawdę do tego, żeby pisać na stronie gol9.pl No właśnie, ruszyłem tak naprawdę ze stroną internetową prowadzę niejako rekrutację, jak to się nazywa, ale po prostu chodzi tak naprawdę o pasję do piłki nożnej i tutaj kilka słów tak naprawdę dotyczących właśnie tego projektu. No zacznijmy od tego, dlaczego po prostu w ogóle powstał ten projekt. Pro projektem powstał tak naprawdę z prostej sprawy piłka nożna to jest moja pasja to jest oczywista sprawa druga sprawa to niestety no, na YouTubie różnie się dzieje czasami po prostu youtuberzy są wyrzucani blokowane są filmy i tak dalej a nagrałem naprawdę bardzo dużo filmów praktycznie 2000 filmów nie chciałbym żeby gdzieś te po prostu filmy praktycznie przepadły dlatego stworzyłem taką stronę tak może można powiedzieć bloga a bardziej to jest stronę internetową oczywiście typowo amatorską tak nie jest ona wspierana przez żaden po prostu jakiś dużą firmę i tak dalej. Dalej. No i chciałbym tutaj, żeby oprócz moich tak naprawdę wpisów pojawiły się też tutaj wpisy innych osób. Tak na razie tutaj są zapisy audio, tak filmów na YouTube. Natomiast jeśli rzeczywiście po prostu ktoś z was interesuje się piłką nożną, chce pisać, tak no to macie właśnie informacje na stronie gold9.pl w zakładce rekrutacja. Chcesz dołączyć do ekipy gold9.pl? Zapoznaj się z informacjami rekrutacyjnymi poniżej. Choć piłka nożna na to głównie pasja mężczyzn, to rekrutacja skierowana jest także do kobiet, a także do osób niepełnosprawnych czego żadna redakcja sportowa nie praktykuje w Polsce. No właśnie, jest to też ogłoszenie dla tych osób, które są na przykład niepełnosprawne, a które chciałyby pisać na temat piłki nożnej, tak, można przecież przeprowadzać wywiady, to nie jest powiedziane, że każdy musi być świetnym po prostu tutaj znawcą, tak, ortografia ja też, mam czasami problemy, jeżeli chodzi właśnie o wypowiadanie się, natomiast można przecież przeprowadzać wywiady tutaj z piłkarzami, z działaczami, ze sportowcami. No właśnie, niepełnosprawność ani płeć płyt ani wiek nie przekreśla Twoich szans. Właśnie o to chodzi w tym projekcie, żeby to był projekt, który skupia osoby, które rzeczywiście się interesują piłką nożną. Nie ma tutaj takiej sytuacji, tak jak w piłce nożnej, także że jakiś młody na narybek 18-20 lat. Może też po prostu pisać o osoba w wieku 50 lat, w wieku 30-40 lat. Jak ktoś jest po prostu pasjonatem piłki nożnej, to absolutnie nie ma to żadnego problemu. Możesz mieć nawet 55 lat i pisać na właśnie gold9.pl. Rekrutacja, rekrutacja trwa cały czas, więc bez obaw pisz Śmiało, tak? To jest też właśnie informacja, że nie ma czegoś takiego jak zamknięta rekrutacja, tak? Ehm, o co chodzi? Ehm, na stronie początkowo wrzucane były filmiki z kanału Piłka Nożna Sport na YouTube, z czasem pojawiły się wpisy. Teraz czas, aby inne osoby miały możliwość tworzenia i pisania o piłce nożnej. Szukamy ludzi wytrwałych, którzy będą pisać artykuły systematycznie, tak? Minimum jeden artykuł na tydzień, jeśli znasz je choć trochę na piłce nożnej, to dołącz do nas. No właśnie, tutaj zależałoby mi na tym, żeby te osoby, które rzeczywiście chcą dołączyć, to były osoby, które rzeczywiście wiążą po prostu tej przyszłość tak z pisaniem, a nie żeby napisały tylko jeden praktycznie artykuł czy dwa i zrezygnowały. No to jest bez sensu. tak, To jest tak naprawdę marnotrawstwo czasu mojego i tej osoby. Jeżeli ktoś rzeczywiście, lepiej żeby to przemyślał, tak, że po prostu chce pisać systematycznie, to spokojnie niech się kontaktuje. Tak? Na tym mi zależy. Natomiast jeżeli ktoś ma słomiany zapał i po jednym czy po dwóch wpisach stwierdzi, że nie, nie ma sensu, no to nie. No i kolejna sprawa, co, zysk, co zyskasz? Możliwość tworzenia artykułów, zdobędziesz doświadczenie dziennikarskie, wyrobisz tak zwane biuro dziennikarskie. No tutaj no, na razie nie ma możliwości, tak? O tym, żeby mówić, o tym, żeby kogoś praktycznie zatrudnić, tak? Bo no nie oszukujmy się. Tutaj wątpię, żeby po prostu w ogóle strona mogła zarobić na siebie, na hosting i na domenę. Zrzuciłem tutaj reklamę pajacyka, tak naprawdę, bo uważam, że no, na razie jeszcze żadnych tutaj nie ma praktycznie reklam na tej stronie. Zobaczymy jeszcze po prostu, przemyślimy ten model, jakby biznes biznesowej, jeśli chodzi o reklamy. natomiast jeżeli tutaj ludzie już wchodzą na tą stronę, to lepiej, żeby po prostu klikali coś, co jest rzeczywiście tak, ma charakter, charakter charytatywny. Później może że się pojawią rzeczywiście reklamy, tak, żeby po prostu utrzymać tutaj domenę i hosting, ale nie ma co się oszukiwać, tutaj nie ma jakichś kokosów, tak, na, na, na takich stronach, to też nie jest tak, że ta strona będzie konkurentem dla weszło, dla przeglądu sportowego, to jest malutka strona, gdzieś pisana po prostu przez pasjonatę czy pasjonatów, tak, więc tutaj nie, to nie o to chodzi, żeby stanowić jakąś konkurencję, tak, to takie, takie po prostu strony, jak weszło, czy przegląd sportowy, czy inne, czy, czy sportowe fakty, to są potężne firmy, korporacje praktycznie, tak. No, także ta strona się kompletnie nie, nie umywa, dlatego. Do, do Natomiast tak, co zyskasz? Możliwość tworzenia artykułów, zdobędziesz doświadczenie dziennikarskie, wyrobisz tak zwane pióro dziennikarskie, możliwość promowania swojej twórczości. Na przykład, jeśli w przyszłości chcesz zostać profesjonalnym dziennikarzem sportowym, to od czegoś należy zacząć. No właśnie, tutaj można tak naprawdę pisać artykuły pod swoim imieniem i nazwiskiem. Można pisać po prostu pod tak naprawdę pseudonimem. Rzeczywiście, te osoby, które w przyszłości chcą na przykład związać swoją przyszłość z, z portalami sportowymi, tak, weszło czy sportowe fakty, przegląd sportowy, posad Sport, TVP Sport, mogą od tego zacząć, tak, to może być po prostu początek. Pamiętajmy, że wielu dziennikarzy zaczynało od takich mniejszych, drobnych tak naprawdę stron, czy wcześniej jeszcze niektórzy dziennikarze pisali dla gazet, które już nawet nie istnieją, także tutaj od czegoś praktycznie trzeba zacząć. Natomiast tak, tutaj rzeczywiście od tego może się po prostu zacząć. Przyga, przygoda czyjaś z piłką nożną to jest naprawdę fajna przygoda. I teraz, tak, możliwość promowania swojej twórczości. Na przykład, jeśli w przyszłości chcesz, no właśnie, to mówiłem, Jeżeli w przyszłości będzie możliwość zatrudnienia na umowę, lub to te osoby będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, więc myślę, że warto. No właśnie, to jest taki bonus, tak naprawdę, z mojej strony dla tych osób, które rzeczywiście zaczną tutaj pisać, tak, na tą stronę internetową. Rzeczywiście, jeżeli pojawi się możliwość dochodu, jak jest z tej strony, tak. To rzeczywiście, w przyszłości, te osoby, które piszą, no to ja im zaproponuję. Może te osoby nie będą chciały, tak, pisać, natomiast tutaj zaproponuję, że tutaj tak jakąś formę zatrudnienia to jeszcze przemyślimy. Natomiast to, to jest daleka, odległa przyszłość, tak, jeśli chodzi w ogóle o taką sytuację. Na razie trzeba się po prostu no, liczyć z tym, że to jest pro bono, można powiedzieć, pisanie, tak. Ja przypomnę, że kanał na YouTubie robiłem praktycznie przez dwa lata praktycznie za darmo, dopiero po dwóch latach wyłączone zostało mi zaraganie. natomiast teraz to są tak marne grosze, drobniaki, że nie pokrywa pewnie kwe, kwe, kwe kosztów internetu, tak? e, czy, czy po prostu związanych z, z stworzeniem tych filmów, także no nie ma tutaj kokosu, no to jest dla pasjonatów, dla ludzi, którzy żyją po prostu piłką nożną. Dobra, i teraz tak. Mam tylko prośbę do ciebie: nie pisz, jeśli zamierzasz napisać jeden tekst i to koniec, albo jeden tekst na miesiąc. To tylko zaoszczędzi nam czas. Szukamy ludzi, którzy naprawdę są pasjonatami i chcą pisać o piłce nożnej, a przede wszystkim mają czas na pisanie tekstów. No właśnie, bo to też może się pojawić taki problem, że ktoś tak naprawdę nie ma czasu na pisanie tekstów, tak? Bo ktoś powie, że, o wiesz, chciałem po prostu pisać, ale mam studia, kolokwium, i do tego chodzę, do pracy i tak dalej, więc trzeba to przemyśleć. Wiek bez znaczenia, ale minimum te 15 lat. No myślę, że to jest chyba jasne, tak? 15 lat to można mieć. No chyba, że ktoś jest taki wybitny, czy świetnie pisze w wieku 13 lat. No ale myślę, że te 15 minut to jest taki standard ogólnie przyjęty, tak? To nie jest w żaden sposób obniżone i tak dalej. Teksty przyszli dwa przykładowe teksty. Jeden, tekst, jeden news oraz jeden tekst dłuższy od 1200 do, do 2, 2500 słów. Może być wywiad, tak? No właśnie, no to taka próbka, to Ta jest oczywista, tak? Jeżeli ktoś chce po prostu publikować informacje, znaczy publikować wiadomo na, czy artykuły na gold9.pl, no to yy, lepiej, żeby przesłał po prostu jakąś próbkę, tak? Z tego co właśnie piszę, żeby można było, żeby można było po prostu określić, tak, żeby można było określić tu rzeczywiście, czy taka osoba się nadaje, czy też nie. No to osoba rzecz oczywista, tak, no to jak każdy przychodzi do jakiejś pracy, no to musi po prostu pokazać swoje umiejętności. Tak samo tutaj, no to nie ma tutaj nic skomplikowanego. Ja zachęcam do tego, żeby korzystać jakby z tej formy też wywiadu. Można przeprowadzać wywiady z legendami, tak, w, w, w twojej miejscowości. To nie musi być tak, że ty musisz konkretnie mieszkać w Warszawie, w Wrocławiu, poza. Znaniu czy Gdańsku, możesz w mniejszej miejscowości, tam mogą być legendy piłkarskie związane z twoim klubem, dlatego zachęcam do po prostu przeprowadzenia wywiadu. Oczywiście wywiad musi być autoryzowany, tak, gdzieś na, nagrany w formie elektronicznej, na dyktafonie, dzisiaj ja praktycznie w każdym telefonie jest dyktafon, no i dziś musi być po prostu ten wywiad tak z, y, zatwierdzony przez tą osobę, która udzielała tego wywiadu. Napisz kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz, chcemy cię poznać i może masz jakieś doświadczenie dziennikarskie tak, tym podobne. No to jest wam wiadoma sprawa, tak, żeby można było po prostu y, poznać tą Osobę. Wy mnie znacie. Ja publikuję filmy, praktycznie 2000 filmów na YouTubie. Każdego dnia nowe filmy się pojawiają na YouTubie. Natomiast no wiadomo, że jeżeli ktoś chce po prostu tworzyć te filmy, artykuły na gold9.pl, no to musi tak naprawdę powiedzieć troszeczkę tak o sobie, kim jest, co robi. Nie jest to sobo, nie jest to wymagane wymóg konieczny, ale no, miłoby było, tak? Poznać po prostu no to jest rzecz oczywista. No i teraz zasada jest jedna. Możesz krytykować, ale krytyka musi być konstruktywna i poparta argumentami, natomiast nie można publikować artykułów, które wychwalają będą drużynę nad innymi. go9.pl to nie jest tuba propagandowa żadnego klubu biłkarskiego. Tak no właśnie, to jest chyba rzecz oczywista, tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu to była strona, która będzie tylko jedną e, drużynę w Polsce, e, także to nie jest sytuacja, że tak naprawdę ktoś jest kibicem jakiejś drużyny i tylko będzie same po prostu rzeczy pochlebne. A tu chodzi o to, żeby oceniać tak naprawdę e, pod względem po prostu tak piłkarskim drużyny. Jeżeli są błędy, to te błędy wytykać, ale tu chodzi o e, tak naprawdę krytykowanie, w sensie po prostu krytyki konstruktywne, a nie hejtowanie. To jest różnica, tak? E, także to jest e, różnica tak naprawdę w stosunku do jakichś tutaj, tak, grup dyskusyjnych, które mają zagorzałych fanów pewnej drużyny. No to jest różnica, tak. No i teraz adres, jeśli chodzi o rekrutację, no to tu mamy właśnie adres, na który można przesyłać. Tak, więc tutaj rzeczywiście Wam pokażę, będzie kontakt. Oczywiście można się też kontaktować przez Instagrama. Tu mamy kontakt: kontakt mi, imię, nazwisko. Znaczy imię, imię po prostu, e-mail, email message, tak? czyli wiadomość po prostu, co chcesz wysłać. Tak to właśnie wygląda. No właśnie, wszystkich zapraszam do kontaktu, komu zależy, komu nie. Tak wygląda właśnie ta strona. Zobaczymy jak ona będzie wyglądała po prostu, tak, jeżeli ludzie będą tutaj redagować, będą pisać, zapraszam, zapraszam bo to, to naprawdę fajna przygoda, możliwość oderwania się od rzeczywistości tej pisania tych artykułów, tak, tu mamy przykładowe właśnie artykuł. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Pozdrawiam, czy się.